Przewidując cierpienia, jakie czekały koralie przy debiucie, Lucjan chciał jej za wszelką cenę zapewnić triumf. Pieniądze pozostałe ze sprzedaży ruchomości, zarobki Lucjana, wszystko poszło na kostiumy, urządzenia garderoby, na wszelkie koszty debiutu. Na kilka dni przedtem Lucjan podjął upokarzający krok – na który zdobył się przez miłość. Wziął akcepty Fondanta i kawaliera i udał się na ulicy Burdony, pod złotego kokona ofiarować je kamizotowi do eskontu. Poeta nie był jeszcze tak zepsuty, aby na zimno iść do tego ataku. Wiele wycierpiał po drodze. Przeszedł najcięższe chwile, powiadając sobie kolejno – tak, nie. Mimo to dotarł do małego gabinetu czarnego, zimnego, z oknem na dziedziniec, gdzie zasiadał poważnie już nie wielbiciel korali, dobroduszny wałkoń, hulaka, niedowiarek, kamizo, którego znał, ale poważny ojciec rodziny, Kupiec zbrojny cnotami i chytrością, zamaskowany urzędową powagą sędziego trybunału handlowego, broniony surowym chłodem szefa firmy, otoczony komisantami, kasjerami, zielonymi tekami, rachunkami i próbkami, przywalony żoną, mający przy boku skromnie odzianą cór. Lucjan zbliżając się zadrżał od stóp do głowy. Godny przemysłowiec objął go lekceważącym i obojętnym spojrzeniem, które poeta już widywał w oczach lichwiarzy. – Przynoszę panu pewne walory. Byłbym tysiącznie zobowiązany, gdyby pan zechciał je wziąć – rzekł stojąc przed kupcem, który nie ruszył się z fotela. Pan mi tak, że coś wziąłeś, rzekł kamizot. Przypominam sobie. Lucjan wyjaśnił położenie korali półgłosem, szepcąc do ucha handlarza jedwabiu, który mógł wyczuć bicie serca upokorzonego poety. Nie było w intencjach Kamizota, aby koralia padła. Kupiec słuchając, Spojrzał na podpisy i uśmiechnął się. Był sędzią Trybunału Handlowego, znał położenie księgarzy. Dał 4500 franków Lucianowi, pod warunkiem, aby wypisał na konceptach: Wartość otrzymano w jedwabiu. Lucian udał się natychmiast do Brularda i załatwił wszystko szczodrą ręką, aby zapewnić korali. Pełny sukces. Bolar sam stawił się, jak przyrzekł, na generalną próbę umówić się o miejsca, w których Rzymianie mają puścić w ruch swoje żywe łopaty i porwać za sobą tłum. Lucjan oddał resztę pieniędzy kochance, tając przed nią bytność u kamizota. Uspokoił Koralię i Berenice, które nie widziały już, jak wiązać koniec z końcem. Martin Will, jeden z najlepszych wówczas znawców teatru, zaszedł kilka razy, aby przerobić rolę z Koralią. Lucian uzyskał u kilku royalistycznych dziennikarzy obietnicę przychylnych recenzji. Nie przewidywał tedy nieszczęścia. W wilię debiutu zdarzyła się rzecz złowroga w następstwach dla Luciana. Pojawiła się książka d'Arteza. Naczelny redaktor dał książkę Lucianowi jako najzdolniejszemu sprawozdawcy. Nieszczęsną reputację w tym kierunku zawdzięczał poeta artykułom o Natanie. W redakcji było pełno. Wszyscy współpracownicy byli zebrani. Martin Will przyszedł porozumieć się co do pewnego punktu ogólnej polemiki podjętej przez royalistyczne dzienniki przeciw liberałom. Nathan Merlin, wszyscy współpracownicy Jutrzenki rozmawiali o dwutygodniku Leona Giraud, tym niebezpieczniejszym, iż ton jego był roztropny, spokojny i umiarkowany. Zaczęto mówić o zebraniach z ulicy de Vents. nazywano je konwentem. Uchwalono, że dzienniki royalistyczne wydadzą śmiertelną i systematyczną wojnę niebezpiecznym przeciwnikom, którzy stali się w istocie doktrynerami, ową fatalną sektą zadającą burbonom rozstrzygający cios. Z chwilą, gdy małostkowa zemsta skłoniła najświetniejszego, royalistycznego pisarza do połączenia się z nimi. Dartez, którego przekonań absolutystycznych nie znano, objęty ogólną klątwą, miał być pierwszą ofiarą. Książka jego miała być, wedle uświęconego wyrażenia, zjeżdżona. Lucian odmówił artykułu. Odmowa ta wywołała najgwałtowniejsze zgorszenie u matadorów royalizmu przybyłych na konferencję. Oświadczono Lucjanowi stanowczo, że neofita nie może mieć woli, że jeżeli mu nie dogadza wierność dla tronu i religii, może wrócić do dawnego obozu. Merlin i Martinville Wzięli go na bok i zwrócili przyjacielską uwagę, że wydaje koralie na państwę, dzienników liberalnych, które zieją przeciw niemu nienawiścią, a niweczy możność obrony w pismach ministerialnych i rojalistycznych. Aktorka, mówili, stanie się z pewnością przedmiotem zaciętej polemiki, zapewniającej ów rozgłos, za którym tak wzdychają w teatrze kobiety. Nie rozumiesz się na rzeczy, rzekł Martenwil. Koralia będzie grała trzy miesiące w krzyżowym ogniu dzienników i zarobi trzydzieści tysięcy na prowincji podczas letniego urlopu. Dla czczych skrupułów. Które człowiek polityczny powinien deptać, zabijasz koralię i swoją przyszłość. Pozbawiasz się chleba. Lucjan stanął w konieczności wyboru między Dartezem a koralią. Kochanka będzie zgubiona, o ile on nie zarżnie Darteza w wielkim dzienniku i w jutrzemce. Biedny poeta wrócił do domu. Mając śmierć w duszy, usiadł w izdepce przy kominku i przeczytał książkę Darte za jedną z najpiękniejszych w literaturze współczesnej. Uronił łzy przy niejednej stronicy, wahał się długo, wreszcie napisał drwiący artykuł z tych, które umiał przyprawiać tak dobrze. Wziął w ręce tę książkę tak, jak dzieci biorą pięknego ptaka, aby go skubać i zadręczyć. Zatrute jego koncepty były tej natury, iż mogły zaszkodzić książce. Kiedy odczytywał to piękne dzieło, wszystkie dobre uczucia Lucjana obudziły się, przebiegł. Paryż o północy dotarł do mieszkania Darteza. Ujrzał przez szyb drżący blask czystego i wstydliwego światła, które tak często oglądał, ze słusznym podziwem dla szlachetnej wytrwałości tego prawdziwie wielkiego człowieka. Nie miał sił, aby wejść na górę. Stał kilka chwil na progu. Wreszcie popchnięty przez swego dobrego anioła, zapukał. Zastał darteza przy książce bez ognia. – Co się stało? – rzekł młody pisarz na widok Lucjana, przeczuwając, że mogło go sprowadzić tylko straszliwe nieszczęście. – Twoja książka jest wspaniała – wykrzyknął Lucjan z oczami pełnymi łez – a oni kazali mi ją napaść. Biedny chłopcze, twardy jest chleb, rzekł d'Artez. Proszę ci tylko o jedną łaskę: zachowaj tajemnicę tych odwiedzin i zostaw mnie w moim piekle przy tym warsztacie potępieńca. Nie dochodzi się może do niczego, póki. Najtkliwsze miejsca naszego serca nie stwardnieją w podeszwę. Zawsze ten sam, rzekł d'Artez. Czy uważasz mnie za nikczemnika? Nie, Dartezie, ja jestem biedne dziecko pijane miłością. I wytłumaczył mu swoje położenie. Zobaczmyż artykuł, rzekł Dartez, wzruszony tym, co Lucian powiedział o korali. Lucian podał rękopis, Dartez przeczytał i nie mógł się wstrzymać od uśmiechu. Cóż za fatalny użytek z talentu, wykrzyknął. Ale umilkł, widząc Luciana w fotelu przygniecionego prawdziwą boleścią. Czy pozwolisz mi poprawić artykuł? Odeślę ci go jutro, podjął. Kpiny poniżają dzieło. Sumienna i poważna krytyka jest niekiedy pochwałą. Potrafię uczynić twój artykuł bardziej zaszczytnym i dla ciebie i dla mnie. Zresztą ja sam tylko znam dobrze swoje wady. Wstępując na skalistą górę, znajduje się niekiedy owoc, aby uśmierzyć żary straszliwego pragnienia. Oto właśnie taki owoc, rzekł Lucjan, który rzucił się w ramiona D'Arteza, wypłakał się w nich i ucałował go w czoło, mówiąc: Mam uczucie, że powierzam ci moje sumienie, abyś mi je oddał kiedyś. Uważam periodyczną skruchę za wielką obłudę, rzekł uroczyście Dartez. Żal jest wówczas niby premia dawana złym postępkom. Skrucha jest dziewictwem, który dusza nasza winna jest Bogu. Człowiek, który kaja się dwa razy w życiu, jest strasznym obłudnikiem. Lękam się że ty widzisz w swoich aktach żalu jedynie rozgrzeszenie. Słowa te spiorunowały Luciana, który wolnym krokiem wrócił do domu. Nazajutrz poeta zaniósł do dziennika artykuł przerobiony przez Darteza, ale od tego dnia trawiła go melancholia, którą nie zawsze zdołał pokryć. Kiedy wieczorem ujrzał salę zimnaz pełną, doświadczył owych straszliwych wzruszeń, jakie daje debiut w teatrze, a które zwiększyły się u niego o całą potęgę miłości. Wszystkie jego próżności były w grze. Spojrzenie poety ogarniało fizjonomię, jak spojrzenie obwinionego ogarnia twarze przysięgłych i sędziów. Każdy szmer przyprawiał go odreszcz. Najmniejsze wydarzenia na scenie, wejście i wyjście korali, najlżejsze załamanie głosu wzruszały go ponad miarę. Sztuka, w której debiutowała koralia, była z tych, które padają, ale które podnoszą się padła. Wchodząc na scenę, koralia. Nie usłyszała żadnego brawa. Uderzył ją niezwykły chłód sali. Z lóż, oprócz loży kamizota, nie padł ani jeden oklask. Balkon i galerie uciszyły kupca kilkakrotnym ps. Galerie nakazały milczenie klace, kiedy wybuchała w salwach wyraźnie przesadzonych. Martin Willo oklaskiwał dzielnie, obłudna zaś Floryna, Nathan, Merlin towarzyszyli mu. Z chwilą, gdy kurtyna zapadła ostatecznie, mnóstwo osób znalazło się w garderobie korali, ale tłum ten powiększył jej ból przez pociechy, jakimi ją obsypywano. Aktorka wróciła do domu w rozpaczy a chodziło jej nie tyle o siebie, co o Luciana. Brólach zdradził nas, rzekł. Korale dostała straszliwej gorączki. Cios ugodził ją w samo serce. Nazajutrz niepodobna jej było grać. Zrozumiała, iż kariera jej jest podcięta. Lucjan ukrył przed nią dzienniki, rozpieczętował je w jadalni. Wszystkie przypisywały upadek sztuki korali. Nadto zaufała siłom. Ona, tak rozkoszna aktorka bulwarów, nie była na swoim miejscu w gimnazjum. Pchnęła ją tam ambicja niewątpliwie chwalebna, ale nie obliczyła się ze środkami. Źle ujęła rolę. Lucjan odczytywał wycieczki przeciw korali, przyprawiony wedle obłudnej recepty jego artykułów o natanie. Wściekłość godna Milona Krotońskiego, kiedy uczuł ręce uwięziony w dębie, który sam rozszczepił, ogarnęła Lucjana. Pobladł z gniewu. Przyjaciele jego dawali korali we frazeologii kapiącej dobrocią, życzliwością i dobrą wolą. Najobłudniejsze rady, powinna grywać pisano role, o których ci przewrotni autorowie bezecnych recenzji wiedzieli, że są najzupełniej sprzeczne z jej talentem. Tak pisały dzienniki royalistyczne, obrobione zapewne przez natana. Co do dzienników liberalnych i małych świstków, te sypały zjadliwe drwiny, ileż razy uprawiane przez Lucjana. Koralia usłyszała szluchanie, wyskoczyła z łóżka, ujrzała dzienniki, wydarła je z rąk Lucjana i przeczytała. Następnie wróciła do łóżka i leżała w milczeniu. Floryna była w spisku, przewidziała jego skutki, umiała rolę korali, przerabiała ją z natanem. Dyrekcja, której zależało na sztuce, zdecydowała się oddać rolę korali w Florynie. Dyrektor zaszedł do biednej aktorki. Była we łzach bez siły. Ale kiedy usłyszała przy Lucjanie, że Floryna umie rolę i że niepodobieństwem jest cofnąć sztukę, zerwała się, wyskoczyła z łóżka. Będę grała, wykrzyknęła, padła zemdlona. Floryna objęła rolę i zdobyła nią reputację. Podniosła bowiem sztukę. Miała we wszystkich dziennikach owacji, od których datuje się jej imię. Triumf Floryny doprowadził Lucyana do ostatecznej rozpaczy. Nędznica, której ty dałaś chleb w rękę, jeżeli gimnazj chce, może odkupić engagement. Będę hrabią de Rubempré, zrobię majątek i Ożenie się z tobą. Cóż za szaleństwo! rzekła Koralia, rzucając mu blade spojrzenie. Szaleństwo! wykrzyknął Lucjan. Otóż za kilka dni będziesz mieszkała w wykwintnym domu, będziesz miała powóz i ja napiszę dla ciebie rolę. Lucjan wziął Dwa tysiące franków i pobiegł do Frascati. Nieszczęśliwy wytrwał tam siedem godzin, szarpany przez furię, z twarzą na pozór spokojną i chłodną. W ciągu wieczora przychodził najzmienniejsze koleje. Miał już do trzydziestu tysięcy franków i wyszedł bez grosza. Za Powrotem zastał finota, który czekał nań, aby się dopominać o artykuliki. Lucyan popełnił ten błąd, iż począł się żalić. O, nie wszystko w życiu jest różowe, odparł fino. Zrobiłeś tak brutalnie w prawo zwrot, że musiałeś stracić poparcie prasy liberałów. O wiele silniejsze niż dzienniki ministerialne i rojalistyczne. Nie trzeba nigdy przechodzić z jednego obozu do drugiego, nie usławszy sobie dobrze łóżka, w którym by się można pocieszyć po przypuszczalnych stratach. W każdym wypadku roztropny człowiek naradza się z przyjaciółmi, przedstawia swoje racje, doprowadza ich do tego. Że doradzają mu jego zaprzeństwo. Stają się wówczas wspólnikami, ubolewają nad nim i wówczas można się porozumieć jak Nathan i Merlin ze swymi kolegami co do wymiany usług. Wilki nie zjadają się wzajem. Ty okazałeś w tej całej sprawie niewinność Baranka. Musisz pokazać zęby nowemu stronnictwu, aby wydobyć ze niej jaki kąsek. Obecnie z konieczności poświęcono cię dla Natana. Nie będę ci ukrywał hałasu, zgorszenia i krzyków, jakie podnosi twój artykuł przeciw D'Artezowi. Marat jest święty w porównaniu do ciebie. Gotują się ataki na ciebie. Twoja książka padnie ofiarą. Jak daleko zaszedł twój romans? Oto ostatnie arkusze, rzekł Lucjan, pokazując zwitek korekt. Przypisują ci niepodpisane paszkwile w dziennikach ministerialnych i royalistycznych na tego Dartezika. Obecnie co dzień szpileczki w Jutrzęce kierują się przeciw owym panom z ulicy de Catoire, a koncepty są tym krwawsze. Iż są zabawne. Istnieje poza tygodnikiem Leona Giraud cała koteria polityczna, poważna i niebezpieczna. Koteria, w której rękach znajdzie się wcześniej czy później władza. Nie przystąpiłem progu jutrzenki od tygodnia. A zatem pomyśl o moich artykulikach. Machnij bodaj pięćdziesiąt od ręki. Zapłacę ryczałtem. Ale muszą być w to nie dziennika. I Fino poddał od niechcenia Lucjanowi temat zabawnego pamfletu przeciw kanclerzowi, opowiadając rzekomą anegdotę, która, jak twierdził, obiega salony. Aby odrobić klęski gry, Lucjan odnalazł mimo przygnębienia werwę i świeżość do wcipu i napisał 30 artykulików, po dwie kolumny każdy. Ukończywszy, udał się do Doksjata, pewien, iż spotka tam Finota, któremu chciał je oddać po kryjomu. Miał się zresztą rozmówić z księgarzem w sprawie stokroci. Zastał sklep pełen swoich wrogów. Z wejściem poety zapanowało milczenie, rozmowy ustały. Widząc się tak wyświeconym z dziennikarstwa, Lucian uczuł przypływ energii i rzekł sam do siebie, podobnie jak w alei Luksemburgu: Zwycięży. Doria nie był ani protekcyjny, ani słodki. Okazał się drwiący. Obwarował się w swoim prawie. Wyda stokrocie, gdy zechce. Zaczeka aż pozycja Luciana zapewni sukces książki. Kupił ją na zupełną własność. Kiedy Lucian nadmienił, iż do z natury transakcji zobowiązany jest wydać stokrocie, księgarz stanął na stanowisku przeciwnym i rzekł, iż prawniczo nie można go zmusić do przedsięwzięcia, które uważa za niekorzystne, i że on sam rozstrzyga o właściwej chwili jest zresztą rozwiązanie które uzna każdy trybunał lucian ma prawo zwrócić tysiąc talarów odebrać dzieło i oddać je w ręce jakiegoś księgarza royalistycznego lucian odszedł bardziej dotknięty umiarkowaniem księgarza niż swego czasu autokratyczną pompą pierwszego zetknięcia. Tak więc stokrocie nie mają widoków druku, aż do chwili, kiedy Lucjan będzie miał za sobą poparcie potężnego koleżeństwa lub też stanie się sam przez się niebezpiecznym. Poeta wrócił do domu wolno, wydany na łup zniechęcenia, które parłoby go do samobójstwa, gdyby czyn szedł w ślady myśli. Ujrzał koralię w łóżku, bladą i cierpiącą. – Dajcie jej rolę albo umrze – rzekła Berenice, gdy Lucjan ubierał się, aby iść na ulicę Montblanc do Panny de Touche na raut gdzie miał spotkać Blondetta, Vignona, Delupo, Pani Despard i De Bargeton. Bohaterami wieczoru mieli być Conti, wielki kompozytor, zarazem jeden z najświetniejszych głosów poza zawodowymi śpiewakami, Pani Cinti i Pasta oraz panowie Garcia, Levasseur i paru świetnych amatorów z wielkiego świata. Lucjan prześliznął się do miejsca, gdzie siedziała margrabina, kuzynka jej i pani de Montcornet. Nieszczęśliwy chłopiec przybrał ton lekki, radosny, zadowolony, żartował. Okazał się takim, jakim był w dniach świetności. Nie chciał, aby się wydawało, iż potrzebuje świata. Podniósł usługi, jakie oddaje rojalistom i jako dowód przytoczył krzyki nienawiści liberałów. Będziesz za to hojnie wynagrodzony, drogi przyjacielu, rzekła pani de Bargeton, zwracając się doń z wdzięcznym uśmiechem. Udaj się pojutrze do kancelarii dworskiej z czaplą i z panem de Lippu, a zastaniesz. Dekret podpisany przez króla. Kanclerz ma go jutro zanieść do zamku, ale jutro jest rada. Wróci późno. Mimo to, gdybym dowiedziała się o rezultacie w ciągu wieczora, poślę do pana. Gdzie pan mieszka? Przyjdę, odparł Lucyan, wstydząc się powiedzieć, iż mieszka na ulicy de la Lune. Książęta de Lenoncourt i de Navarin wspomnieli o panu królowi, podjęła margrabina. Chwalili w panu jedno z owych bezwzględnych poświęceń, które wymaga świetnej nagrody, aby pana pomścić za prześladowania liberalnej prasy. Zresztą nazwisko i tytuł de Rubompre, do których masz prawo przez matkę, odzyskają dawny blask w pana osobie. Król powiedział Jego dostojności dziś wieczór, aby mu przyniesiono dekret uprawniający imć Luciana Chardon do nazwiska i tytułu hrabiów de Rubompre w charakterze wnuka ostatniego hrabiego przez matkę. Popierajmy szczygły, gdy nucą na chwal dobrej sprawy, rzekł, przeczytawszy pański sonet o Lilii, który szczęśliwie przypomniała sobie moja kuzynka, i który dała księciu. Zwłaszcza kiedy król może zrobić ten cud, aby je zmienić w orły, odparł pan Nawara. Lucjan rozpłynął się w słowach wdzięczności, które mogłyby rozczulić kobietę mniej głęboko zranioną niż była Louisa d'Espard de negrepelis. Im Lucian był piękniejszy, tym bardziej pożądała zemsty. De Lupo miał słuszność. Lucian okazał brak wyczucia. Nie odgadł, że dekret, o którym mu mówiono, był jedną z owych drwin, na jakie umiała sobie pozwalać pani Despair. Ośmielony tym sukcesem i pochlebnym wyróżnieniem panny de Touche, został do drugiej rano, aby pomówić z nią na osobności. Lucjan dowiedział się w redakcji realistycznych dzienników, że panna de Touche była cichą współpracowniczką sztuki w której miała grać mała fe, cudo, obecnej chwili. Skoro salony się opróżniły, zaciągnął pannę Dytusz na kanapkę do buduaru i opowiedział jej w sposób tak wzruszający nieszczęścia korali i swoje, iż znamienita hermafrodytka przyrzekła mu się postarać o główną rolę dla korali. Nazajutrz po tym wieczorze, w chwili gdy Koralia uszczęśliwiona przyrzeczeniem panny Dytusz wracała do życia i siedziała przy śniadaniu ze swoim poetą, Lucjan czytał dzienniczek liberalny, gdzie znajdowała się dotkliwa anegdota wymyślona na kanclerza i jego żonę. Najczarniejsza złośliwość kryła się pod iskrzącym dowcipem. Król Ludwik XVIII był cudownie wyprowadzony na scenę i ośmieszony w sposób nie dający się uchwycić. Oto ów fakt, któremu liberalna partia starała się dać pozory prawdy, ale który tylko pomnożył liczbę jej dowcipnych potwarzy. Namiętność Ludwika XVIII do dwornej i czułej korespondencji pełnej subtelności i madrygałów, wytłumaczono tam jako ostatni wyraz jego skłonności miłosnych, które stawały się teoretyczne. Od faktów przechodziły do pojęć. Dostojna kochanka, tak okrutnie zaczepiona przez berążera pod imieniem Oktawi, Powzięła bardzo poważne obawy. Korespondencja zaczynała omdlewać. Im więcej Oktawia rozwijała do dowcipu, tym bardziej amant jej stawał się mdły i chłodny. W końcu Oktawia odkryła przyczynę niełaski. Władzę jej zachwiał powab i Pieprzyk nowej korespondencji królewskiego listopisa z żoną wielkiego kanclerza. Zacna ta kobieta, przedstawiona jako osoba niezdolna sklecić bileciku, mogła być jedynie i po prostu odpowiedzialnym wydawcą zuchwałej ambicji. Kto więc był ukryty pod tą spódniczką? Po dłuższej obserwacji. Oktawia odkryła, że król korespondował ze swoim ministrem. W Miku uknęła plan. Wsparta przez wiernego przyjaciela zatrzymuje jednego dnia ministra w izbie za pomocą gwałtownej dyskusji i stara się o sam na sam, w którym porusza miłość własną króla, odsłaniając szalbierstwo. Ludwik XVIII w przystępie burbońskiego i królewskiego gniewu wybucha przeciw Oktawi. Nie chce wierzyć. Oktawia ofiarowuje bezpośredni dowód, prosząc króla, aby skreślił słówko, wymagając bezzwłocznej odpowiedzi. Nieszczęśliwa kobieta, zaskoczona, posyła do izby pomęża, ale wszystko przewidziano. W tej chwili znajdował się na trybunie. Kobieta wydaje z siebie siódme poty, zbiera cały dowcip i kładzie go w list ściśle tyle, ile go posiada. Kanclerz Waszej królewskiej mości dopowie jej resztę, wykrzyknęła Oktawia, śmiejąc się z rozczarowania króla. Mimo już kłamliwy artykuł dotykał do żywego kanclerza żony jego. I króla. Delupo, któremu fino dochował wiecznego sekretu, był, powiadają, autorem anegdoty. Dowcipny ten i jadowity artykulik wprawił w radość liberałów i partię brata królewskiego. Lucjan zabawił się nim, nie widząc w tym nic więcej prócz kaczki. Nazajutrz Wstąpił po referendarza de Lupeau i du Châtelet. Baron szedł podziękować jego dostojności. Imć Châtelet, mianowany radcą stanu do nadzwyczajnych poruczeń, otrzymywał tytuł hrabiego z przyrzeczeniem prefektury Charonty z chwilą, gdy obecny prefekt dosłuży kilku miesięcy do pełnej emerytury. Hrabia du Châtelet, du, bowiem pomieszczono w dekrecie, wziął Luciana do powozu za znakami serdecznej przyjaźni. Gdyby nie artykuły Luciana, powiadał, nie byłby może doszedł do celu tak prędko. Prześladowania liberałów stały się dlań piedestałem. De znajdował się w ministerstwie w gabinecie generalnego sekretarza. Na widok Lucjana urzędnik aż skoczył ze zdumienia i spojrzał na referendarza. – Jak to? Pan śmie się tu pojawiać? – rzekł do zdumionego Lucjana. – Jego dostojność podarł pański dekret. Przygotowany, od, widzisz pan! – pokazał pierwszy lepszy papier przedarty na czworo. – Minister żądał poznać autora potwornego wczorajszego artykułu i oto rękopis – rzekł generalny sekretarz, podając Lucjanowi – jego skrypty. Podajesz się pan za royalistę, a jesteś współpracownikiem tego bezecnego świstka, który przyprawiał siwiznę ministrów, psuje krew centrum i wlecze nas do przepaści. Śniadasz z korsarzem, zwierciadłem, konstytucjonelem, kurierem, jeszcze obiad z codzienną i jutrzenką, a wieczerzasz z martęwilem, Najstraszliwszym wrogiem ministerium, pchającym króla do absolutyzmu, co sprowadziłoby rewolucję szybciej niż program najskrajniejszej lewicy. Jesteś pan bardzo sprytnym dziennikarzem, ale nie będziesz nigdy politycznym człowiekiem. Minister wskazał pana jako autora artykułu królowi, który oburzony Połajał księcia de Navarre, pierwszego chmistrza. Zrobiły sobie wrogów tym potężniejszych, im bardziej byli w przód życzliwi. To, co uważam za naturalny u wroga, u przyjaciela staje się straszne. Ależ pan jesteś chyba zupełnym dzieckiem, mój drogi, rzekł de Lipo. Skompromitowałeś mnie? Panie despar, de Bargeton, panie de Montcornet, które ręczyły za pana, muszą być wściekłe. Książę wyładował swój gniew na margrabina, a margrabina musiała połajać kuzynkę. Nie chodź pan tam, zaczekaj. Oto jego dostojność uciekaj pan, rzekł generalny sekretarz. Lucien znalazł się na placu Wądom, ogłuszony jak człowiek, który otrzymał w głowę cios maczugą. Wrócił pieszo przez bulwary, usiłując rozpatrzyć się w samym sobie. Ujrzał się igraszką ludzi zawistnych, chciwych i przewrotnych. Czymże był w tym świecie ambicji? Dzieckiem. Które biegło za uciechami i rozkoszami próżności, poświęcając im wszystko. Poetą bez głębszego zastanowienia, lecącym od światła do światła, jak motyl, bez stałego planu, jak niewolnik okoliczności, myśląc dobrze, a czyniąc źle. Sumienie stało mu się bezlitosnym katem. Lujan nie miał grosza, a czuł się wyczerpany pracą i cierpieniem. Jego artykuły musiały ustępować miejsca artykułem Merlena i Natana. Szedł tak przed siebie, zatopiony w refleksjach, idąc. Ujrzał w kilku czytelniach literackich, które zaczęły obok dzienników dawać do czytania i książki afisz, gdzie pod dziwacznym tytułem, zupełnie mu nieznanym, jaśniało jego nazwisko. Przez Luciana Chardon de Rubempre. Dzieło jego wyszło. On sam o tym nie wiedział. Dzienniki milczały. Stał ze zwisłymi ramionami, bez ruchu, nie widząc grupy młodych ludzi z najwykwintniejszego świata, wśród których znajdowali się Rastignac, de Marseille i kilku innych. Nie zwrócił uwagi na Michała Kretien i Leona Giraud, którzy zbliżali się ku niemu. Czy pan jesteś imć Chardon? rzekł Michał tonem, który szarpnął wnętrznościami Lucjana niby strunami. – Czy mnie nie znacie? – spytał, blednąc. Michał plunął mu w twarz. – Oto honorarium za pańskie artykuły przeciw D'Artezowi. Gdyby każdy w sprawie swojej lub swoich przyjaciół zachował się jak ja, prasa zostałaby tym, czym być powinna. Czcigodnym i czczonym kapłaństwem. Lucjan zachwiał się i oparł na Rastiniaku, do którego rzekł, zarówno jak do Marseja, Panowie, nie odmówicie mi, gdy was poproszę, abyście byli mymi świadkami, ale chcę wprzód zrównać szansę i sprawić, by rzecz stała się bez ratunku. Wymierzył żywo policzek Michałowi który nie spodziewał się tego. Dandysi przyjaciele Michała rzucili się między republikanina a royalistę, nie chcąc, aby zajście przybrało charakter bójki ulicznej. Rastniak ujął Luciana i zaprowadził go do siebie na ulicy Tebu, o dwa kroki od tej sceny, która rozegrała się na bulwarze de Gon w porze obiadowej. Okoliczność ta Odcaliła ich przed zwyczajnym w takich razach zbiegowiskiem. Dymarce wstąpił do Lucyana, którego dwaj dandysi zmusili, aby spożył z nimi wesoło obiad w kawiarni angielskiej, gdzie się upili. Mocno jesteś na szpady? spytał Dymarcy. Nigdy nie miałem szpady w ręku, odparł Lucian. – Na pistolety? rzekł Lastiniak. W życiu nie strzelałem. Masz wtedy za sobą traf. Jesteś groźnym przeciwnikiem, możesz położyć swojego partnera, rzekł de Marseille. Lucian zastał bardzo szczęśliwie korali w łóżku uśpioną. Aktorka dostała nieoczekiwanie rolę w Małej Sztuce, znalazła odwet zbierając zasłużone, a niekupione oklaski. Wieczór ten, którego nie spodziewali się jej wrogowie, skłonił dyrektora do oddania jej głównej roli w sztuce Camila Maupin, odkrył bowiem wreszcie przyczyny niepowodzenia korali przy debiucie. Podrażniony intrygami Floryny i Natana dla położenia aktorki, na której mu zależało, dyrektor obiecał korali poparcie właścicieli teatru. O piątej rano Rastyniak wstąpił po Lucjana. Kiepsko musi ci się powodzić, mój drogi, skoro mieszkasz na takiej ulicy, rzekł za całe powitanie. Bądźmy pierwsi na miejscu, na drodze do Clignancourt. To jest w dobrym tonie, a zresztą powinniśmy świecić przykładem. Oto program, rzekł de Marseille, z chwilą, gdy powóz potoczył się przed mieściem sandyni. Pistolety 25 kroków, idąc do mety powoli do 15. Każdy ma prawo do 5 kroków i trzech strzałów nie więcej. Co bądź się stanie, obaj zobowiązujecie się na tym poprzestać. My nabijamy pistolety przeciwnika, jego świadkowie twoje. Broń wybrali wspólnie świadkowie u rusznikarza. Mogę ci powiedzieć, żeśmy pomogli przypadkowi. Strzelacie się pistoletami kawaleryjskimi. Dla Lucjana życie stało się złym snem. Obojętne mu było żyć albo umrzeć. Odwaga właściwa samobójcom pomogła mu wtedy rozwinąć całą brawurę w oczach świadków. Stał, nie ruszając się w miejscu. Obojętność ta zrobiła wrażenie zimnego rachunku. Osądzono poetę za tęgiego gracza. Michał doszedł do mety. Przeciwnicy dali ognia równocześnie. Stopień zniewagi bowiem uznano za równy. Za pierwszym strzałem kretion drasnął pod brudek Lucjana którego kula przeszła o dziesięć stóp nad głową przeciwnika. Za drugim kula Michała utkwiła w kołnierzu surduta. Na szczęście był grubo pikowany i usztywniony płótnem. Za trzecim Lucjan otrzymał kulę w piersi i upadł. Trup? Spytał Michał. Nie, odparł chirurg. Wyliże się. Tym gorzej, rzekł Michał. Och, tak, tym gorzej, powtórzył Lucjan, zalewając się łzami. O południu nieszczęsne dziecko znalazło się u siebie w łóżku. Trzeba było pięciu godzin i wielkich ostrożności, aby go przewieźć. Mimo iż stan nie był rozpaczliwy, wymagał uwagi. Gorączka mogła sprowadzić komplikacje. Koralia zdławiła rozpacz i zgryzoty. Przez cały czas niebezpieczeństwa spędzała noce z Berenis przy łóżku, ucząc się roli. Groźny stan trwał dwa miesiące. Biedna istota grała niekiedy rolę żądającą wesołości, gdy w duchu mówiła sobie Biedny Lucjan może umiera w tej chwili. Przez cały czas pielęgnował Lucjana Biąszum. Poeta zawdzięczał życie poświęceniu tego przyjaciela, mimo iż tak żywo dotkniętego. Dartez zwierzył choracemu tajemnicę odwiedzin Lucjana, usprawiedliwiając biednego poetę. W chwili przytomności Lucjan miał atak bardzo poważnej gorączki nerwowej. Biążum który podejrzewał d'Arteza o wybieg wspaniałomyślności, wypytał chorego. Lucjan oświadczył, iż oprócz poważnego, krytycznego artykułu nie pisał żadnej notatki o książce d'Arteza. Z końcem miesiąca Fondant i Cavalier zgłosili upadłość. Bianchon szepnął aktorce, aby utaiła ten straszny cios Lucjanowi. Słynny romans gwardzista Karola IX, ogłoszony pod dziwacznym tytułem, nie miał żadnego powodzenia. Aby wycisnąć trochę pieniędzy przed upadłością, Fondant, bez wiedzy kawaliera, sprzedał hurtem to dzieło kramarzom, którzy pozbywali się go po niskiej cenie w drodze kolportażu. W tej chwili książka Luciana stroiła parapety mostów. I wybrzeży Sekwany. Pokątni księgarze, którzy wzięli pewną ilość egzemplarzy, stanęli w obliczu znacznej straty wskutek obniżenia ceny. Cztery tomy, zakupione po cztery franki pięćdziesiąt, szły obecnie po dwa i pół. Spekulanci wydawali krzyki zgrozy, a dzienniki zachowywały najgłębsze milczenie. Barbet nie przewidział tej klapy. Wierzył w talent Luciana. Wbrew swoim obyczajom ubrał się w 200 egzemplarzy. Perspektywa straty doprowadzała go do szaleństwa. Wygadywał na Luciana niemożliwe rzeczy. Barbet powziął postanowienie heroiczne. Przez upór właściwe skąpcą Złożył egzemplarze w kącie magazynu i pozwolił kolegom wyzbywać się książki za bezcen. Później, w roku 1824, kiedy piękna przedmowa Darteza, zalety książki i dwa artykuły napisane przez Leona Giraud przywróciły temu dziełu jego wartość, Barbet wyprzedał swoje egzemplarze pojedynczo po cenie 10 franków. Mimo ostrożności Berenis i Korali niepodobna było przeszkodzić Hektorowi Merlin odwiedzić umierającego przyjaciela jakoż dał mu wypić kropla po kropli gorzki kielich tego bulionu Jest to słowo używane w księgarstwie dla określenia haniebnej operacji jakiej dokonali Fandon i Cavalier wydając książkę nowicjusza. Morten Will, jedyny wierny Lucianowi, napisał wspaniały artykuł w obronie dzieła, ale zacietrzewienie i liberałów, i ministerialnych przeciwnaczelnemu redaktorowi Arystarcha, Proporca i Białego Sztandaru było takie, Iż wysiłki tego niezmordowanego atlety, oddającego zawsze liberałom dziesięć obelg za jedną, zaszkodziły Lucjanowi. Mimo żywości ataków royalistycznego szermierza, żaden dziennik nie podjął rękawicy. Koralia, Berenice i Bianchon zamknęli drzwi rzekomym przyjaciołom Lucjana, którzy protestowali z oburzeniem, ale niepodobne ich było zamknąć woźnym trybunału. Wskutek upadłości fondanta i kawaliera akcepty podlegały natychmiastowemu pościgowi na mocy jednego z paragrafów kodeksu handlowego, godzącego dotkliwie w prawa żeranta, który w ten sposób pozbawiony jest przywilejów terminu. Najbardziej bezlitosnym prześladowcą Lucyana stał się Camusot. Widząc to nazwisko, aktorka zrozumiała straszliwy i upokarzający krok, do którego zmuszony był poeta, dla niej tak anielski. Pokochała go za to dziesięć razy więcej, lecz nie mogła się zdobyć na to, aby iść błagać kamizota. Przyszedłszy szukać swego jeńca, straż trybunalska zastała go w łóżku i zdragała się go ująć. Udali się do kamizota, nim zwrócili się do prezydenta trybunału z prośbą o wskazanie domu zdrowia, gdzie będą mogli umieścić dłużnika. Kamizot przybiegł natychmiast na ulicę de la Lune. Koralja zeszła. I wróciła na górę, trzymając w ręku akt pościgu, w którym w myśl dopisku na akcepcie traktowano Lucjana jako kupca. W jaki sposób uzyskała te papiery od Kamizota? Jakie dała obietnice? Milczała głucho, ale wróciła w półmartwa. Koralia grała w sztuce Camilla Mupin, i wiele przyczyniła się do sukcesu znakomitej Hermafrodytki literackiej. Kreacja tej roli była ostatnią iskierką tej pięknej lampy. Podczas dwudziestego przedstawienia, w chwili gdy Lucjan już prawie zdrów zaczynał przechadzać się, jeść i mówił o powrocie do pracy, koralia rozchorowała się. Trawiła ją tajemna zgryzota. Berenice mniemała zawsze, iż aby ocalić Luciana, przyrzekła wrócić do kamizota. Aktorka zaznała tej męki iż patrzała, jak jej rolę oddają Florynie. Nathan zagroził wojną teatrowi zimnaz, gdyby Floryna nie dostała jej pokorali. Grając do ostatniej chwili, aby nie dać sobie wydrzeć roli, Koralia wyczerpała ostatek sił. Podczas choroby Lucjana teatr udzielił jej paru zaliczek, nie mogła nic żądać z kasy. Mimo najlepszej chęci, Lucjan nie mógł jeszcze pracować, zresztą pielęgnował Koralię na zmianę z Berenis. Biedne stadło doszło przyt do ostatecznej nędzy. Lucjan miał przynajmniej to szczęście, iż znalazł w biąszonie biegłego i oddanego lekarza, który przy tym wyrobił mu kredyt w aptece. Niebawem dostawcy i gospodarz domu dowiedzieli się o położeniu korali i Lucjana. Meble zajęto. Modniarka i krawiec, nie lękając się już dziennikarza, zaczęli ścigać parę cyganów wszelkimi środkami. W końcu już tylko aptekarz i masaż dawali kredyt nieszczęśliwym dzieciom. Lucian, Bereniz i biedna, chora, musieli blisko tydzień jadać tylko wieprzowinę, pod wszelkimi pomysłowymi i urozmaiconymi formami, jakie jej dają masaże. Wędlina, rozpalająca z natury, pogorszyła stan chorej. Lucian zmuszony nędzą udał się do Stefana Lusto przypomnieć tysiąc franków, które ten dawny przyjaciel, ten zdrajca, był mu winien. Był to wśród wszystkich nieszczęść krok, który go kosztował najwięcej. Lusto nie mógł już pokazać się u siebie. Na ulicy de la Harpe sypiał u przyjaciół, ścigany, tropiony jak zając. Lucian Zdoł znaleźć swego złowrogiego inicjatora w świat literacki jedynie u Flikotu. Lusto jadał przy tym samym stoliku, gdzie Lucjan spotkał go na swoje nieszczęście w dniu, w którym wydarł się d'Artezowi. Lusto ofiarował mu obiad i Lucjan przyjął. Kiedy wychodząc od Flikotu, Klaudiusz winiął, Obiadujący tamtego dnia, lusto, lucjan i wielki nieznajomy, który zastawiał garderoby u Samanona, chcieli się udać do kawiarni Volter na Kawę. Nie mogli złożyć trzydziestu su, gromadząc wszystkie miedziaki, jakie im zostały w kieszeniach. Zapuścili się w ogród luksemburski w nadziei spotkania jakiego księgarza i ujrzeli w istocie. Jednego z najsłynniejszych drukarzy owego czasu, którego Lusto poprosił o 40 franków. Lusto podzielił sumę na cztery równe części. Każdy wziął jedną cząstkę. Nędza zdławiła u Lucyana wszelką dumę, wszelkie uczucie. Płakał wobec trzech artystów, opowiadając swoje położenie. Ale każdy z kolegów miał równie straszliwy dramat do opowiedzenia. Kiedy każdy wytrząsnął swoją paczkę, poeta okazał się najmniej nieszczęśliwy z czterech. To też wszyscy musieli zapomnieć i swoich nieszczęść, i swoich myśli, które zdwajały nieszczęście. Lusto pobiegł do Palais Royal rzucić na stół ruletki dziewięć franków. Które mu zostały. Wielki nieznajomy, mimo iż miał anielską kochankę, udał się do plugawego domu zanurzyć się w kałuży niebezpiecznych rozkoszy. Vignon poszedł do Rocher de Concal z zamiarem wypicia tam dwóch flaszek wina, aby się wyzuć z rozumu i pamięci. Lucyan opuścił Klaudiusza Vignon na progu odmawiając udział w wieczerzy. Uściskowi ręki jaki wielki człowiek z prowincji wymienił z jedynym dziennikarzem, który nie okazał się jego wrogiem, towarzyszyło okropne ściśnięcie serca. Co robić? spytał. Na wojnie jak na wojnie, odparł wielki krytyk. Książka twoja jest piękna, ale zrobiła ci zawistnych. Czeka cię długa i trudna walka. Talent to straszliwa choroba. Każdy pisarz nosi w sercu potwora, który podobny tasiemcowi w wielitach, pożera w nim uczucia w miarę, jak się rozwijają. Kto kogo pokona? Choroba człowieka czy człowiek choroby? Zaiste, trzeba być wielkim człowiekiem, aby utrzymać równowagę między geniuszem a charakterem. Talent rośnie, serce wysycha. O ile nie jest kolosem, o ile nie ma barków Herkulesa, człowiek zostaje albo bez serca, albo bez talentu. Ty jesteś wątły i nikły, ulegniesz, dodał, wchodząc do restauracji. Lucjan wrócił do domu, rozmyślając nad tym straszliwym wyrokiem, którego głęboka prawda oświetlała mu życie literackie. Pieniędzy krzyczał w nim głos. Wystawił sam na własne zlecenie trzy tysiąc frankowe weksle płatne za jeden, dwa i trzy miesiące od daty, naśladując z doskonałą sztuką podpis Dawida Sychar. Poręczył je swoim nazwiskiem i nazajutrz zaniósł do Metiviera handlarza papieru z ulicy Serpent, który przyjął je bez trudności. Lucjan napisał parę słów do szwagra, aby go uprzedzić o tym zamachu na jego kasę, przyrzekając wedle zwyczaju wystarać się o gotówkę na termin. Po spłaceniu długów Korali i Lucjana zostało 300 franków, które poeta oddał wiernej Berenis, prosząc, aby mu odmówiła w razie gdyby chciał zaczerpnąć z tych pieniędzy. Lękał się, by go nie porwała chęć spróbowania szczęścia w grze. Lucjan, ożywiony posępną, zimną i milczącą wściekłością, wziął się do pisania najdowcipniejszych artykulików, czuwając przy blasku lampy obok łoża korali. Kiedy szukał w głowie myśli, widział tę ubóstwianą istotę. Białą jak porcelana, piękną pięknością umierających, uśmiechającą się doń bladymi wargami z oczami, błyszczącymi jak oczy kobiet, które podcina zarówno choroba jak zgryzota. Lucjan posyłał artykuły do dzienników. Ale ponieważ nie mógł sam obchodzić redakcji, aby męczyć naczelnych redaktorów, artykuły nie pojawiały się. Kiedy się zdecydował udać do dziennika, Teodor Gejar, który udzielił mu już zaliczek i który później skorzystał z tych diamentów literackich, przyjmował go chłodną. Bierz się w kupę, mój drogi, nie znać już twego dawnego dowcipu. Nie daj się. Miej werwę, mówił. Ten Lucuś miał w brzuchu tylko swoją powieść i pierwsze artykuły, wykrzykiwali Felicjan, Vernu, Merlin i wszyscy zawistni, kiedy była mowa o Lucianie u Doriata lub w Wodywilu. Przysyła nam rzeczy wprost opłakane. Nie mieć nic w brzuchu, wyrażenie uświęcone w dziennikarskiej gwarze, mieści w sobie ostateczny wyrok – od którego, skoro raz padnie, trudno apelować. To słówko, obnoszone wszędzie, zabijał Rosjana, bez jego wiedzy zresztą. Wówczas bowiem miał utrapienia przechodzące jego siły. Pośród druzgocącej pracy, ścigany za akcepty Dawida Sechard, uciekł się do doświadczenia kamizota. Dawny protektor korali był na tyle szlachetny, aby wesprzeć Luciana. To okropne położenie trwało dwa miesiące, znaczonym mnogimi papierami stemplowymi, które za radą kamizota Lucian odsyłał do deskrosza przyjaciela blondeta Bixu i Delupo. Z początkiem sierpnia Bianchon powiedział poecie, że Koralia jest stracona i że ma przed sobą już tylko kilka dni. Berenice i Lucjan strawili te nieszczęsne dni, płacząc, niezdolni ukryć łez przed biedną dziewczyną, rozpaczającą, iż śmierć rozłącza ją z Lucjanem. Dziwnym nawrotem, Koralia zażądała, aby Lucyan. Sprowadził jej księdza. Aktorka chciała pojednać się z kościołem i umrzeć w pokoju. Koniec jej był chrześcijański, skrucha szczera. Ta agonia i śmierć do reszty odjęły Lucjanowi siły i odwagę. Poeta trwał. W zupełnym odrętwieniu, siedząc w fotelu przy łóżku korali, nie przestając patrzeć na nią do chwili, w której oczy aktorki przysłoniły się całunem śmierci. Była piąta rano. Ptaszek jakiś zabłąkał się między doniczki z kwiatami za oknem i zawiódł śpiew. Bernis na kolanach całowała rękę korali stygnącą pod jej łzami. Na kominku leżało jedenaście su. Lucjan wyszedł popychany rozpaczą, która doradzała mu żebrać jałmużny na pogrzeb kochanki lub też rzucić się do stóp margrabiny de Spa, hrabiego du Châtelet, pani de Bargeton, panny de Touche lub groźnego dandysa de Marseille. Nie czuł już w sobie dumy ani siły. Aby wydobyć trochę pieniędzy, zaciągnąłby się na żołnierza. Dotarł wolnym i opieszałym krokiem, dobrze znanym u ludzi nieszczęśliwych, do willi panny Dytusz wszedł, nie zwracając uwagi na nieład swego stroju, i poprosił, aby go oznajmiono. Pani położyła się o trzeciej rano, nikt nie może wejść do niej, aż zadzwoni, odparł kamerdyner. Kiedyż zwykle dzwoni? Nigdy przed dziesiątą. Lucian napisał wówczas rozpaczliwy list z tych, w których błyszcząca nędza nie ukrywa już niczego. Niegdyś, kiedy Lusto mówił mu o prośbach zanoszonych przez młode talenty do Finota, Lucian powątpiewał o możliwości takich upodleń. Dziś Pióro unosiło go może poza granice, w jakie niedola wtrąciła jego poprzedników. Wracał ogłupiały i zgorączkowany przez bulwary, nie podejrzewając, jakie straszliwe arcydzieło podyktowała mu rozpacz. Spotkał Barbeta. Barbet pięćdziesiąt franków? rzekł, podając mu rękę. Nie, dwieście odparł księgarz. Ach, więc ty masz serce. Tak, ale mam też i interesy. Straciłem na panu dużo pieniędzy, dodał opowiedziawszy mu bankructwo fondanta i kawaliera. Dajże mi pan coś zarobić. Lucien zadrżał. Jesteś pan poetą? Musisz umieć robić wszelkiego rodzaju wiersze, ciągnął księgarz. Potrzeba mi... Lekkich piosenek, aby je wmieszać w piosenki zaczerpnięte z rozmaitych autorów. W ten sposób zabezpieczam się od procesu o nadużycie i będę mógł sprzedawać na bulwarach ładny zbiorek po pół franka. Jeśli się pan podejmie, przysłać jutro 10 dobrych piosenek pijackich albo trochę pikantnych, ten. Yy, rozumiesz? Dam panu 200 franków. Lucien wrócił do domu. Zastał koralię wyciągniętą prosto i sztywno na marach, zawiniętą w liche płótno, które Bernice zszywała płacząc. Gruba Normandka zapaliła cztery świece w rogach łóżka. Na twarzy korali błyszczał ten kwiat piękności, który tak głośno przemawia do żywych, zwiastując im zupełny spokój. Podobna była do młodych dziewczątek chorych na blednice. Zdawało się chwilami, że te fioletowe wargi rozchylą się i wyszepcą imię Lucjana, to samo, które, złączone z imieniem Boga, poprzedziło jej ostatnie tchnienie. Lujan polecił służącej, aby zamówiła w zakładzie kondukt nieprzekraczający 200 franków z nabożeństwem w skromnym kościółku zwiastowania. Skoro Berenice wyszła, poeta siadł przy stole, przy ciele biednej kochanki i ułożył dziesięć swawolnych piosenek na popularne melodie. Doświadczył niepojętych męczarni, nim zdołał się wziąć do pracy. Ale wreszcie poddał inteligencję swoją usługom konieczności, tak jak gdyby nic nie przeszedł. Dopełniał już straszliwego wyroku Klaudiusza winią co do rozdziału, jaki następuje pomiędzy sercem a mózgiem. Co za noc spędził biedny dzieciak, wypruwając z siebie wiersze, przeznaczone, by je śpiewano w szynku. A pisane przy blasku żałobnych świec obok księdza, który modlił się za korali. Nazajutrz rano Lucjan, ukończywszy ostatnią piosenkę, próbował ją podłożyć pod modną wówczas melodię. Słysząc, jak śpiewa, Berenicy, i ksiądz lękli się, czy nie oszalał. W chwili, gdy poeta śpiewał straszliwy ostatni kuplet. Weszli Bianchon i Dartez i zastali go w paroksyzmie przygnębienia. Wylewał strumienie łez i nie miał już sił, aby przepisać na czysto piosenki. Kiedy wśród łukań odmalował swoje położenie, ujrzał łzy w oczach słuchaczy. To, rzekł Dartez, maże wiele błędów. Szczęśliwi, którzy znajdą piekło na ziemi, rzekł poważni ksiądz. Widok pięknej umarłej, uśmiechającej się do wieczności, widok kochanka kupującego jej grób za pomocą podkasanych piosenek, barbet opłacający koszty ostatniej posługi, te cztery świece dokoła aktorki, której spódniczka i czerwone pończochy z zielonymi strzałkami przyprawiały niegdyś odreszcz całą salę, wreszcie przy drzwiach ksiądz, który pojednał ją z Bogiem, wracający do kościoła, aby odmówić mszę za zbawienie tej, która tyle kochała. Wszystkie te wielkości i ochydy, te cierpienia – Zmiażdżone ciężarem konieczności zmroziły wielkiego pisarza i wielkiego lekarza. Usiedli, nie mogąc wymówić słowa. Wszedł służący i oznajmił pannę Dytusz. Piękna i szlachetna dziewczyna zrozumiała wszystko. Podeszła żywo do Lucjana, uścisnęła mu dłoń i wsunęła w nią dwa tysiąc-frankowe bilety. – Już nie czas – rzekł, rzucając jej martwe spojrzenie. D'Artes, Bianchon i panna de Touche opuścili Luciana dopiero wówczas, kiedy ukołysali jego rozpacz najsłodszymi słowy, ale wszystkie sprężyny były w nim strzaskane. O południu biesiada… Z wyjątkiem Michała Kretien, którego wszelako wywiedziono z błędu co do rozmiaru winy Lucjana, znalazła się w kościółku zwiastowania. Oprócz nich Berenice, Panna de Touche, dwie podrzędne aktorki z z Garderobiana Korali i nieszczęśliwy Camusot. Mężczyźni odprowadzili aktorkę aż na Chaise. Kamuzot, który płakał gorącymi łzami, przyrzekł uroczyście Lucjanowi zakupić na wieczny czas kawał ziemi i wznieść na nim kolumienkę z napisem Koralia. Pod spodem zaś zmarła w dziewiętnastym roku życia, w sierpniu 1822. Lucjan został sam aż do zachodu słońca na tym pagórku, z którego oczy jego obejmowały Paryż. Któż będzie mnie kochał? Pytał sam siebie. Prawdziwi przyjaciele gardzą mną. Cokolwiek bym uczynił, wszystko wydawało się szlachetne i piękne tej, która tu leży. Mam już tylko siostrę. Dawida i matkę. I co oni tam myślą o mnie? Biedny, wielki człowiek z prowincji wrócił na ulicę de la Lune, gdzie doznał tak silnego wrażenia na widok pustego mieszkania, że przeniósł się do lichego hotelu na tej samej ulicy. Dwa tysiące panny de opłaciły wszystkie długi. Ale dopiero łącznie z sumą uzyskaną ze sprzedaży mebli. Berniz i Lucjan zostali ze stoma frankami, które żywiły ich dwa miesiące. Czas ten spędził Lucjan w chorobliwym przygnębieniu. Nie mógł ani pisać, ani myśleć. Poddał się boleści. Berniz litowała się, patrząc na niego. Gdyby pan zechciał wrócić do swoich, w jaki sposób zdoła się tam dostać, odparła na wykrzyknik Lucjana, który wspominał siostrę matkę i Dawida. Pieszo odparł. I tak trzeba pieniędzy na życie i noclegi, gdybyś pan robił dwanaście mil dziennie, potrzebowałbyś przynajmniej dwudziestu franków, będę je miał, odparł. Wziął ubranie i wykwintną bieliznę. Zostawił jedynie to, co ściśle potrzebne i udał się do Samanona, który ofiarował pięćdziesiąt franków za wszystko. Błagał lichwiarza, aby dał przynajmniej tyle, ile trzeba na upłacenie dryżansu, nie mógł go zmiękczyć. W napadzie wściekłości Lucyan pobiegł, jak stał, do Frascati, spróbował szczęścia i wrócił bez grosza. Kiedy znalazł się w nędznym pokoju, poprosił Berenis, aby mu dała szal korali. Z kilku spojrzeń, zwłaszcza gdy Lucjan przyznał się do nieszczęśliwej gry, zacna dziewczyna zrozumiała zamiar nieszczęsnego poety. Chciał się powiesić. Czy pan oszalał, pani Lucjanie? Rzekła. Idź się pan przejść i wróć o północy. Postaram się o pieniądze, ale. Idź pan na bulwary i nie zapuszczaj się ku wybrzeżu. Lucjan przechadzał się po bulwarach, ogłuszony boleścią, przyglądając się ekipażom przychodniom, czując się sam mały w tej ciszbie Paryża, która wirowała smagana tysiącem interesów. Oglądając myślą brzegi Szarenty, Uczuł pragnienie rodzinnego szczęścia, uczuł jeden z owych błysków siły, zwodzących wszystkie te w pół kobiece natury, nie chciał dać za wygraną, nim nie wyleje serca na łono Dawida i nie zasięgnie rady trojga aniołów, które mu pozostały. Wałęsając się, ujrzał Berenice, odświętnie wystrojoną, Rozmawiającą z jakimś mężczyzną na błotnistym bulwarze Bonnouvel, gdzie wystawała na rogu ulicy de la Lune. Co ty robisz? rzekł lucyant przerażony podejrzeniami, jakie powziął na widok normandki. – Oto dwadzieścia franków, które mogą mnie kosztować drogo, ale pan pojedzie, odparła, wsuwając cztery pięciofrankówki w rękę poety. Berenice uciekła, nim Lucian zdążył się opatrzyć. Trzeba bowiem powiedzieć na jego chlubę. Pieniądze te paliły mu ręce. Chciał je oddać, ale musiał je zachować jako ostatni stygmat Paryża.